Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską. Zaczynamy dziś od tego, co nam się zbliża wielgachnymi krokami, miejmy nadzieję, że nieuchronnie, od walki o cztery mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej pomiędzy Tysonem Furym i Aleksanderem Musykiem. Ten pojedynek odbyć ma się 18 maja w Arabii Saudyjskiej w Riadzie. No i Trzymajmy kciuki, żeby ostatecznie się odbył, bo już był parę razy przekładany i przed tym oto hitowym pojedynkiem poważne wątpliwości co do dyspozycji Tysona Fury'ego i przebiegu samej walki ma jego ziomek z Wielkiej Brytanii, Derek Chisora. Derek Chisora, który w przeszłości boksował i z Tysonem Fury'em, z Aleksandrem Usykiem. On aktualnie faworyzuje Tysona Fury'ego w tym pojedynku, natomiast jeśli chodzi o jego dyspozycję, ma wątpliwości co do tego rozcięcia, które było powodem odwołania lutowego terminu tej walki, bo przypomnijmy, że ta walka pierwotna odbyć miała się w lutym. Znaczy, pierwotnie miała się odbyć w grudniu jeszcze wcześniej, natomiast była przekładana ostatni termin przełożony, to był e, luty e, właśnie. I posłuchajcie, co Derek Chisora mówi na temat tej kontuzji Tyson która została zaleczona, no ale być może odnowi się w walce z Oleksandrem Musykiem. Oby nie, bo ważne, żeby ta rywalizacja była jak najczystsza i naj, jak najsprawiedliwsza. Słuchamy Del Boya, Dereka Chisory. To rozcięcie może odegrać dużą rolę w tym pojedynku. Nie wiadomo, czy to rozcięcie właściwie się zaleczyło. To może utrudnić sparingi, bo trzeba być na nich ostrożnym. Nie ułatwia to Tysonowi sprawy. Podczas gdy Usyk robi na obozie wszystko jak trzeba, to być może Tyson trenuje na 85% w stosunku do tego, co było przed rozcięciem. Tylko członkowie jego teamu wiedzą, jak jest naprawdę. Usyk bez wątpienia będzie w to rozcięcie celował w walce. Przekonuje Derek Sora, jeszcze potem dodaje: Oczywiście chce, żeby wygrał Brytyjczyk, czyli Tyson Fury. Ale jeśli obstawiasz wynik w zakładach buchmacherskich, no to musisz rozważyć, czy ta rana z walki z Otto Wallinem znów się nie otworzy. Myślę, że Tyson powinien boksować. Defensywnie na tylnej nodze, jak to Brytyjczycy określają, ale i tak może powalić usyka swoim ciosem podbrudkowym. Tak mówi dyrektor Sora i. Jest tutaj kilka takich ciekawych uwag, które można przedyskutować, bo po pierwsze chyba Derek Cisora ma rację, że te sparingi, treningi, przede wszystkim sparingi nie będą przebiegały na 100%, Ty mówiłem Wam o tym wcześniej, że tu nawet nie chodzi o samą walkę, ale o to, jak się Tyson Fury będzie przygotowywał. Tutaj są różne obwarowania, to 10 minut kary za niewyjście do walki itd. itd., poza tym przede wszystkim też wielki wstyd i trzeba będzie na sparingach uważać, więc zakładam, że te sparingi Tysona Fury, że Tyson Fury będzie bazował na tym, co przygotowywał na usyka na ten lutowy termin. Teraz być może będą jakieś lekkie zadniówki, może jakieś sparingi w super kaka kasku z jakimiś słabszymi sparing partnerami i tak to będzie wyglądało. Po prostu Tyson który będzie bazował na przygotowaniu fizycznym. To swoją drogą też jest duży plus w stosunku do tego lutowego terminu. Być może tutaj sparingi będą gorsze, ale i start formy fizycznej przed obozem Tysona Fury będzie dużo dużo lepszy. Tutaj będzie trzeba uważać. I to dla, to moim zdaniem jest. Przede wszystkim powinno być zmartwienie Tysona Furego, żeby te sparingi jakoś przeprowadzić, żeby troszkę się tego Usyka jeszcze nauczyć, troszkę sobie przypomnieć pod Usyka parę myczków, ale żeby się krzywda w tych sparingach nie stała. Co do samego oka w trakcie walki, słuchajcie, to może utrudnić zadanie Tysonowi Fiuremu. natomiast będzie na pewno miał dobrego Katmena. W walce z Otto Walinem pokazał, że wbrew pozorom to aż tak bardzo nie przeszkadza, tam dowiózł zwycięstwo do końca. Natomiast pamiętamy, że Oleksandrusyk to nie jest Otto Walin w żadnym wypadku i tutaj oko, jeśli to będzie jakaś tam walka na styku, może jakieś, jakąś rolę odegrać, natomiast y, tak mi się wydaje, zobaczymy to potem, jak to rzeczywistość zweryfikuje, że, y, że ta kontuzja, który, której lut w lutym się nabawił Tyson Fury, to będzie większe zmartwienie podczas sparingu niż podczas y, samej walki. Y, co do tego celowania w oko, w, to, w tę kontuzję Tysona Fury'ego, o którym mówił Derek Chisora, to nie wydaje mi się, żeby to mogło mieć aż takie znaczenie, bo wydaje mi się, że Aleksander Usyk sam będzie zatrudniony w defensywie trochę przez Tysona Fierego. On będzie starał się w ogóle czymś Tysona Fierego trafić i chyba raczej nie ma co liczyć tutaj, żeby cały ogień, jakby całą artylerię celować, koniecznie w ten jeden punkt, bo to raz, że trzeba trafić, trzeba być przy tym precyzyjnym, no i to też w jakiś sposób ogranicza poczynania taktyczne. Także nie wydaje mi się, żeby Aleksander Usyk wyszedł i jak snajper akurat celował w otwarte oko Tysona Fiergo. Ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że największym zmartwieniem dla Tysona Fiorego będą odpowiednie przygotowania na Aleksandruska. Zresztą już wiemy w tym momencie, że tam u Fiorego w obozie treningowym nie ma takiej klasy sparing partnerów, jak byli wcześniej, czy nie wiem, J.O. Pytania, czy Kevin Larena, czy Moses Itauma teraz o tych sparingach się za dużo nie mówi. Zostajemy w Wielkiej Brytanii i zostajemy przy Fiurek przy rodzinie Fiurek, bo w sobotę zwycięsko po dwu i pół letniej przerwie powrócił na ring kuzyn Tysona Fiurego, czyli Hughie Fury pokonując na punkty w sześciorundówce, bo to była sześciorundowa walka punktowana przez jednego sędziego 59 do 56, dobrze znanego polskiej publiczności Konstantina do byszczenkę no i Hui Fury dwójpuletnią przerwę e, kończy i wraca do dużego boksu 11 maja, to jest termin jego e, kolejnej walki, to będzie gala, tym razem już po ta, to była taka lokalna gala, teraz to będzie duża gala e, organizowana przez grupę bokser Bena Sholama, na razie rywala jeszcze nie ogłuszą także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Hugh Fury pamiętamy, to był gość, który marzył o tym, żeby zostać pierwszym najmłodszym w historii mistrzem świata wagi ciężkiej, żeby pobić wyczyn Maika Tysona. Oczywiście to się nie udało, natomiast on w stosunkowo młodym wieku już parę takich ważnych walk stoczył, bo był tam i Powietkin i Parker. Była walką mistrzostwa świata, właśnie ta o pas WBO z Josephem Parkerem, natomiast ostatnio potem były problemy ze zdrowiem. Mówiło się najpierw o tej jakiejś chorobie metabolicznej, której, której efektem miały być te potężne wypryski na, na ciele Huey'ego Fiurego. Potem miały być jakieś komplikacje po -covidowe, przez które fiury stracił walkę o pas WBA, o ten półpasiec. WBA i pozycję w rankingu WBA no Teraz wracam, zobaczymy jak to wszystko się ułoży To jest generalnie dobry zawodnik Mocny zawodnik, ale czy to jest zawodnik Na mistrzowskie trofeum Na taką ścisłą czołówkę teraz wagi ciężkiej No to śmiem wątpić, on ma 29 lat Na wagę ciężką to nie jest jeszcze staruszek A teraz sobie wrócimy do walki Tysona Fury'ego z Aleksandrem Usykiem i posłuchamy Aleksandra Krasiuka, czyli wielkiego trolla, on kiedy tylko może to jakieś tam złośliwości przydaje Tysonowi Fiuremu, troluje go między innymi nawyzywając Lukiem Fiurem, tak jak syn się nazywa, też to jest też drugie imię Tysona Fiurego, Luke Fury i no często takie drobne złośliwości w stosunku na drobne złośliwości w stosunku do Fiurego sobie pozwala i tym razem sobie zadrwił z konferencji prasowej. Pamiętacie, ta konferencja prasowa w Morkę, którą zorganizował Tyson Fury. Aleksander Krasiuk nazwał tę konferencję prasową z typą. takim pożegnaniem z pasem WBC. Posłuchajmy Aleksa Krasiuka, bo w tej jego wypowiedziach będzie kilka ciekawych tematów. Mówi Aleks Krasuk. Widziałem, że Tyson Fury urządził sobie spotkanie z mediami w swoim rodzinnym mieście, by pożegnać się ostatecznie z pasem WBC. Nie mogli tego zrobić tak wprost, więc udawali pewnych siebie. A Aleksander Usyk z pewnością siebie nie ma żadnych kłopotów, bo on nie czuje na sobie żadnej presji. On, gdy jest na obozie, skupia się w pełni na treningu, nie myśli o rywalu, nie odwiedza Instagrama czy tak książki, trenuje, rozmawia z rodziną i przyjaciółmi, śpi je i znów trenuje. Tak to wygląda przez 2-3 miesiące przed każdą. Valkão. Aleksander Usyk ma mentalność mistrza. Tak opowiada Aleks Krasiuk i porusza jeszcze w tej swojej wypowiedzi później temat ewentualnego rewanżu, bo jak wiemy 18 maja odbyć ma się walka Fury kontra Usyk i panowie zgodzili się na walkę rewanżową w późniejszej części roku i Krasiuk mówi mimo wszystko tak. Nie mam pewności, czy ten rewanż dojdzie do skutku, jeśli Tyson przegra pierwszą walkę. Nie wiem, czy on nie straci pewności siebie. Wszyscy wiemy, co się stało z rewanżem z Władimirem Kliczką, tak opowiada Aleks Krasiuk, ale ja na miejscu Krasiuka to bym się bardziej martwił co się stanie jeśli Aleksander Usyk tę pierwszą walkę yy, przegra, bo no nie dam sobie głowy w czy Turki al al -Szyk nie postanowił o Turki al szyku jeszcze będzie za chwilę, nie postanowi, że on już nie chce oglądać drugi raz Usyka w walce z Fury, mimo tych podpisanych kontraktów i nie będzie chciał w drugiej części roku, we wrześniu na przykład na Wembley zobaczyć walki Tyson Fury kontra Antony Joshua, walki, na którą wszyscy się grzeją już od dawna i zresztą sam Turki al, -Al -Szyk też o niej parę razy wspominał. Także poczekajmy, niech ta walka 18 maja się odbędzie, a potem i tak się stanie to, co postanowi Turki al, -Al -Szyk. Nie to, co jest zapisane w kontraktach to będzie można na bok odrzucić, ewentualnie parę, parę dolarów tam jednemu czy drugiemu wręczyć i stanie się tak jak sobie pan jego ekscelencja. Turki Alaszek postanowi w swojej wypowiedzi, Aleks Krasuk zwraca też uwagę właśnie na to co mówiłem wcześniej, czyli na sparingi Tysonowirego. On przestrzega Tysonowirego, żeby lepiej zabezpieczał się wspaniale kaskiem podczas sparingu, bo wedle jego teorii on, on twierdzi, że no nie jest przekonany, czy tak było, ale taka jest jego teoria, że Tyson Fury swoim zwyczajem na sparingu nie miał kasku, bo to też nie jest tajemnica, że Tyson Fury bardzo często bez kasków sparuje. Mnóstwo jest takich nagrań, wideo i jego sparing partnerzy również mogą to potwierdzić. ale Rysuk ma taką teorię, że Tyson Fury sparując ze Smakiciem, kiedy to doznał tej kontuzji przed lutowym terminem walki, był bez kasku więc naraził wszystkich na stratę, terminną stratę pieniędzy, przesunięcie walki na późniejszą datę, a potem sobie dograł tylko wideo, w którym jest już w kasku i rzekomo dostaje jakiś cios, który go rozcina. To jest teoria Aleksandra Krasuka, on uważa, że tak było. Natomiast ciekawsze jest, co później jeszcze Aleksander Krasuk powiedział bo y, przedstawił scenariusz co jeśli Tyson Fury jednak wycofałby się z tego ma majowego terminu walki z Aleksandrem Usykiem i twierdzi, że wtedy wskakuje Hergowicz i to jest już postanowione. Myślę, że Filip Hergowicz ma zakontraktowaną walkę na 1 czerwca z Danielem Dibła, teoretycznie o pas IBF wakujący, natomiast pamiętajmy, że ten pas IBF nadal należy do Aleksandra y, Usyka i posłuchajcie co na ten temat mówi Aleks Krasuk, bo to jest bardzo ciekawy y, scenariusz. Jeśli Fury nie zawalczy z Usykiem, to zastępstwem na osiągnięcie 18 maja będzie Filip Hrgowicz. On szykuje się teraz na 1 czerwca na Dibła, ale będzie musiał walczyć za Tysona 18 maja. W innym wypadku straci tytuł. Tutaj mówi Aleks Krasuk o tytule. Rozumiem, że status obowiązkowego pretendenta do tegoż tytułu, dalej mówi Krasiuk, to był jeden z naszych warunków, gdy przesuwaliśmy termin na 18 maja. Tu chodzi o bycie bezdyskusyjnym mistrzem świata, a nie o kasę. Fury mówił, że nie obchodzą go mistrzowskie trofea, ale na konferencji prasowej sam wyliczał, Kolejne tytuły, w tym linearny, o którym ja. Nigdy nie słyszałem, jeszcze w tym wywiadzie, to jest wywiad dla BoxingSyncom. Nie wspomniałem o tym wcześniej, dla portalu BoxingSyncom. Padło takie ciekawe pytanie: czy Alex Krasyk, w ogóle cała ekipa usyka, nie obawia się, że są traktowani jako goście w tym całym wydarzeniu, że gospodarzem jest Tyson Fury i on to jest tutaj stroną A, że w jakiś sposób będzie faworyzowany? No bo słuchajcie, no, nie jest tajemnicą, że Turki, ale Szyk przede wszystkim bardzo przyjaźni się z, ze Spencerem Brownem, z menadżerem Tysona Fury'ego też z Frankiem Warrenem. Bardzo się dobrze znawiliście tyle razy, jak go na filmach. Za rękę prowadzał. Przy okazji, to, że al al prowadzi za rękę na hale, Franka, na hale Franka Warrena, to nie jest oznaka jakichś tam powiedzmy męsko-męskich ciągot, ale to jest taki zwyczaj w Arabii Saudyjskiej to jest okazywanie przyjaźni komuś, takiej sympatii, tego, że jest się z kimś blisko, ma się dobre relacje. No i właśnie padło pytanie, czy ekipa Usyka nie obawia się, że Turki Alaszek jest zbyt blisko Fiurego? No i posłuchajcie, co Aleks Krasku na temat odpowiedział. Odpowiedź była taka, no powiedzmy, wymijająca. Turki Alaszek to honorowy człowiek, jest fanem boksu, więc ma prawo mieć swojego faworyta i mu kibicować, to jest normalne, ale nie powinno mieć wpływu na przebieg i punktowanie po jedynku. Zadbaliśmy o wszystko, w tym o uczciwe sędziowanie, ale poproszę o to pytanie ponownie. 19 maja, taka asekuracyjna odpowiedź Aleksa Karasiukowa, bo faktycznie niczego nie można być e, pewnym, ale z drugiej strony no, nie ma też podstaw, żeby sądzić, że to punktowanie w Arabii Saudyjskiej będzie jakieś przekroczone. Usyk chociażby z Joshua też boksował niby na wyjeździe, bo tam też no, był bardziej stroną B e, nisza było OK, jeśli chodzi o te teraz saudyjskie, ale nie wiem czy było jakieś. Przypomnijcie mi w komentarzu, jeśli były jakieś tam przekręty, czy, e, czy złe sędziowanie, w których e, w którejś Zwalek tych w Arabii Saudyjskiej. Wydaje mi się, że nie ma tutaj e, podstaw, żeby był jakiś e, przekręt. Miejmy nadzieję, że sędzia e, ringowy będzie u, dobrze pracował. Tak? Niech chciałem powiedzieć uczciwy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze e, pracował, że będzie zwracał na ciosy poniżej pasa uwagę, ale też nie będzie pod wpływem na przykład Usyka, gdy Usyk będzie narzekał, że jakiś cios był poniżej, skoro poniżej nie był, miejmy nadzieję, że też nie będzie dużo klinczowania w tej walce, bo to z kolei na korzyść Tysona Furego może zagrać i miejmy nadzieję, że punktacja będzie też e, w porządku, że będzie e, dobra. I to tyle, no 18 maja, się przekonamy, tak powiedział Alex Rasu, 19 maja, o, sędziowanie, jeszcze raz zadajcie mi to pytanie. I jeszcze na zakończenie, moi drodzy, takie krótkie uzupełnienie po skryptum do tematu Devina Heni i Reana Garcia, bo mimo wszystko, mimo tego, że wydawało mi się, że wyjaśniłem to klarownie i wprost, mimo tego, że to wydaje się oczywiste, że Devin Heni jest nadal mistrzem WBC Wagi Superleki, no to wiele osób to podważało i pytaliście, czy przypadkiem Heni tego pasa nie stracił po tym, jak przegrał walkę z Rejanem Garcia. Nie stracił moi drodzy, dlatego, że pas mistrzowski w należący do Devina Heni nie był stawką tego pojedynku. Ryan Garcia nie zrobił wagi, więc nie mógł walczyć o mistrzowskie trofeum. Co prawda były w przeszłości, to Manny Pacquiao w tym, w tym przodował wymyślanie jakichś umownych limitów wagowych dla mistrzowskich pojedynków, no ale to można by zrobić w drugą stronę, czyli na przykład dla, nie wiem, dla limitu 154 funty wyznaczyć limit 152 funty, tak, jeśli dwie strony się na to zgadzają, ale to jest nadal w limicie tej kategorii wagowej, a Ryan Garcia przekroczył limit wagi super lekkiej i on o ten pas nie mógł walczyć, dlatego ten pas nie był w stawce pojedynku, jak zerkniecie sobie na profil tej walki na portalu boxeek zobaczycie, że to nie była walka o tytuł, także Devin Heni nie kładł swojego pasa na szali tego pojedynku, bo Ryan Garcia wagi nie zrobił, więc Devin Henny jest nadal mistrzem świata w wagi, lekkie to tak koloryzując ee, przesadzając tak? to jest tak jakby Devin Haney wyszedł nie wiem do Aleksandra Usyka przegrał z nim walkę to jest oczywiste że nie traci pasa na jego rzecz bo waga jest w innym limicie wagowym i kropka mimo porażki Devin Henry jest nadal mistrzem świata WBC kategorii superlekkiej. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych wątpliwości. Jeśli macie wątpliwości, to jeszcze Wam powtórzę, że to jest oficjalne stanowisko szefa federacji WBC, Maurycego Sulejmana, który już po walce Garcia kontra Heni podkreślił, że zgodnie z regułami Devin Heni nadal jest mistrzem świata, mimo porażki. I w tej prasówce to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bandziorno. ¡Con una pasión tan fuerte!